piątego liceum ogólnokształcącego w Białymstoku, Sylwia Kozak, którą przygotowała pani profesor Pana Komisarza. Nagrodę dla Mistrza Laptop ufundowaną przez prezydenta miasta Tadeusza Truskolaskiego w jego imieniu wręczy pani Anita Szukowska, inspektor Departamentu Edukacji. Zapraszam pani Anito. O, uściśnięcie dłoni mistrzowi. Tak, bardzo się cieszę, jestem naprawdę zaskoczona z tego, że miałam. Mhm. Czy dekrano było trudne? Było bardzo trudne w porównaniu do poprzednich lat. Poziom był o wiele wyższy. Mhm. Pamiętasz może najtrudniejsze słowa? Nie, bo wiele było takich, może nie tyle, że w innych ortograficznych, znaczy w grupie ortograficznych w ten sposób, że właśnie pisy łączne, rozdzielne, przezmyślnik, takie największe. To nie pierwszy twój dyktando, z tego co mówię. Nie, w tamtym roku. Ale w tamtym roku trochę gorzej poszło, tak? No, ja miałam 9, może poziom był niższy. Czyli jednak przez rok twój poziom się podwyższył, tak? Co dostałaś? Nie wiem, nie widziałam jeszcze tej nagrody, jest zapakowana, nic nie widzę. To już ci zdradzę, dostałaś laptopa. To się niesamowicie cieszy. Przyda się? Przyda się na pewno. Mhm. Teraz wybierasz się na studia, czy... Tak, czy... wybieram się na studia. No,